Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj w poniedziałek 25 września. I z tego miejsca wszystkim budowlańcom, wszystkim inżynierom, architektom składam życzenia wielu łask Bożych, zdrowia i nieustannego odczuwania Bożej bliskości. Słowo Boże, które ma nas dzisiaj poprowadzić, znajdziemy w Księdze Psalmów, gdzie tak przeczytamy. Słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. Oraz Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus powiedział: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Mamy też taką myśl Jana Chryzostoma. Niby plaster miodu z przeróżnych składników ulepionych, przechowuj stale słowa boskie i święte. Łaskawy Panie Boże, Ciebie prosimy, racz pobłogosławić to słowo w sercach naszych. Amen. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. To są słowa, które powinny nam towarzyszyć na każdym kroku, bo one świadczą nie tylko o naszej przemijalności, ale o przemijalności wszystkiego tego, co jest wokół nas. W kontekście tego wersetu możemy szczerze powiedzieć, śmiało powiedzieć, że niebo i ziemia to jest wszystko to, co nas dotyczy. To są wszystkie sprawy materialne, które mogą nas w taki albo inny sposób odłączyć od Pana Boga. I jeśli nie będziemy ostrożni, to te sprawy mogą nas pochłonąć całkowicie. To może być wszystko. To mogą być nasi przyjaciele, to może być nasza rodzina, to może być miłość, to może być nienawiść do kogoś. To mogą być nawet dźwięki, to mogą być obrazy, to może być dosłownie wszystko. I wszystko to może po prostu odłączyć nas od Pana Boga. Ale jeżeli słuchamy słów Pana Jezusa i wiernie się ich trzymamy, to możemy mieć świadomość tego i powinniśmy o tym pamiętać, że to wszystko, co jest wokół nas, nawet my sami, jesteśmy po prostu tymczasowi. To wszystko pewnego dnia po prostu minie. Pozostanie tylko to, co Jezus obiecuje w swoim słowie. On powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale słowo Jego nie przeminą. Pozostanie wszystko to, co On obiecał, bo Jego słowo jest nieprzemijalne. Pozostanie Królestwo Boże. Pozostanie przebaczenie grzechów. Pozostanie miłość Boża. Dbajmy więc o to, aby pomimo całej uwagi, jaką poświęcamy rzeczom doczesnym, rzeczom materialnym, całej uwagi, jaką poświęcamy niebu i ziemi, słowo Chrystusa nie zostało zaniedbane, ani nawet zatracone. Bo w końcu to, co trwa wiecznie, jest przecież ważniejsze od tego, co przemija. Amen.